Cześć, Kuba z Dubawi, witam w filmie z serii Pytań i Odpowiedzi, czyli Zapytaj Fintechiaka. Muszę na pewno omówić kilka tematów, które ostatnio pojawiły się w komentarzach, natomiast najpierw zapraszam Was na trening. Zacznę może od pierwszego komentarza, który naprawdę może nie tyle mnie ruszył, no bo mam się za osobę odporną na komentarze, czy też na hejt w komentarzach, bo w sumie już na YouTubie jestem od jakichś 2-3 lat. Natomiast komentarz ten wydał mi się bardzo ciekawy. Dlaczego? Zaraz Wam powiem. Ty to naprawdę jesteś cebula. Ciuchy streka, no bo za darmo. Nie wiem, na jakiej zasadzie użytkujesz samochód, ale pewnie też się nie szarpnąłeś za bardzo. Woda najtańsza z Biedronki. Skończę może na tym, bo w sumie nie ma sensu dalej czytać. Jeśli chodzi o ubrania streka, które mam na sobie, muszę powiedzieć, że współpracuję z nimi od jakiegoś czasu. Już chyba to nawet będą 2 lata, żeby nie skłamać. I uczciwie powiem, że tak naprawdę nie mam innych ubrań, jeśli chodzi o koszulki czy bluzy, to tak naprawdę moja szafa to tylko trek, bo bez zbędnego słodzenia powiem, że te ubrania są bardzo wygodne, bardzo dobrze mi się w nich chodzi, więc nie widzę powodu, dla którego miałbym specjalnie dla widzów, specjalnie żeby się pokazać, polansować, kupić jakiś inny ciuch tylko po to, żeby pokazać. No bez sensu moim zdaniem. Cóż więcej, no nie wiesz, na jakiej zasadzie współpracuję z Renault, ale też się pewnie nie wykosztowałem, no bo przecież jeśli się nie wykosztowałem, no to po co ja to pokazuję? Przecież powinienem wydać, tak jak niektórzy na YouTube pokazują, 10 tysięcy za noc i dopiero to pokazać. No ja mam się za osobę normalną i też normalny tryb życia, normalny styl życia staram się pokazywać. Wydaje mi się też, że to jest powód, dla którego wielu z Was ogląda mnie i dlatego, że jestem normalny, tak mi się wydaje. I staram się na Ciebie pokazać, czego to ja nie mam i ile pieniędzy wydałem na jakieś tam rzeczy, bo no, po prostu nie jestem taką osobą, no tyle. Bardziej właśnie w drugą stronę, czyli pokazuję, ile można oszczędzić, albo mówię, jak mało zapłaciłem za coś, albo że udało mi się oszczędzić, co z kolei Twoim zdaniem jest cebulą. Cebulą jest, no nie wiem, takie typowo dziadowe zachowanie, a moim zdaniem takiego nie reprezentuje, może faktycznie dużo mówię o kwotach. W tamtym filmie o Chorwacji powinienem się skupić bardziej na słonecznej pogodzie niż na tym, że zaoszczędziłem 5 euro na noclegu, no ale taki już jestem. To nie jest materiał sponsorowany przez Biedronkę, ale moim zdaniem ta muszyna jest bardzo dobrą wodą, jakbyś sobie porównał skład przykładowo żywca, no to zdziwiłbyś się, że płacąc mniej możesz mieć dużo lepszy skład. Poza tym tak naprawdę nie wiem, jak można oceniać kogoś po wodzie, jaką pije, albo no przykładowo po tym, co nosi, no bo to tak jakbyś spojrzał na kogoś, to jest ubrany w jakieś ciuchy, nie wiem, z jakiegoś taniego outletu i stwierdził, że z tą osobą to na pewno nie można odbyć ciekawej rozmowy, tylko dlatego, że jest gorzej ubrana, no. I nie wytłumaczyłeś, czemu mieliby Was nie wpuścić. Nie chciałem tego mówić na filmie, bo jeszcze by się trafiła jakaś życzliwa osoba, która by może gdzieś mnie nadała, natomiast nie mam ważnego dowodu osobistego z uwagi na to, że wygląda on w ten sposób. Podarł się na takim łączeniu przez to, że jak byłem w liceum, to nosiłem go w tyle kieszeni i się złamał. Całe życie z takim funkcjonowałem, nie sprawiało mi to żadnych trudności do czasu, aż chciałem wziąć pierwszy w swoim życiu kredyt. Co swoją drogą Wam polecam, żeby budować sobie zdolność kredytową, bo to się przydaje, jak będziecie chcieli wziąć kredyt na mieszkanie. Chyba, że macie super pracę albo super kochających rodziców. No to... I okazało się, że taki dowód jest spoko, jeśli idziecie do banku i chcecie wypłacić pieniądze ze swojego konta, ale problem pojawia się, jeśli chcecie wziąć coś na kredyt, no bo taki dowód jest tak naprawdę nieważny. No i okazało się, że no musiałem wyłożyć gotówkę. Także chciałem ten dowód wyrobić w Lublinie, bo tylko no tak
tak naprawdę teraz jeden czas w roku jestem tutaj w dzień roboczy, gdzie można załatwić jakieś sprawy urzędowe, ale okazało się, że bardziej mi się to opłaci w Warszawie, o czym nie wiedziałem, że mogę składać taki wniosek w innym mieście, nie w mieście zameldowania, a doktor Biernat mówił, że nie można robić przysiadów ETG. Wydaje mi się, że z uwagi na rozwój tej całej branży fitness i tego, że staje się to coraz bardziej popularne, mamy coraz więcej badań, które same sobie przeczą, no to cóż, każdy musi wybrać coś, w co wierzy i za tym podążać, bo jeśli chcielibyśmy dostosować swój trening, swoje żywienie do wszystkich badań, które są obecne na rynku, że tak powiem, no to chyba musielibyśmy nic nie robić i nic nie jeść. Bo do tego to prowadzi, można to łatwo zaobserwować na przykładzie rolowania czy tam mobilizacji. Najpierw był hype na to, żeby się mobilizować i rolować przez 40 minut przed treningiem, no bo przecież tego potrzebujesz i bez tego nie ma opcji, żebyś ruszył. Sam byłem tego zdania, przez długi czas wykonywałem tą mobilizację i rolowałem się i tak dalej, ale kilka razy zapomniałem tego zrobić przed treningiem i nie zaobserwowałem, żeby miało to jakiś większy wpływ na moją efektywność na treningu, czy na siłę, czy coś takiego. Więc aktualnie nie poświęcam temu dużo czasu. Przychodzę na siłownię, robię tam jakąś rozgrzewkę i tyle po prostu. Oczywiście, jeśli masz jakieś braki w mobilności, czy tego potrzebujesz, albo zalecił ci twój fizjoterapeuta, no to super, rób to i na pewno dzięki temu będziesz czuł się lepiej, ale jeśli ktoś wrzuca do swojej rozgrzewki rzeczy, które zobaczył gdzieś, no bo ponoć są dobre, no to moim zdaniem jest to bez sensu i to jest robienie na pałę. Najgorsi są chyba personalni z ZF-ku do CrossFitu. Ja zdążę zrobić cały trening, a oni nadal klientowi każą się rozgrzewać, mobilizować i tak dalej. O, tutaj widzę hejt na CrossFit. W sumie sam śledzę taką stronę Mistrzowie Techniki Sportów Siłowych, która poniekąd naśmiewa się z różnych takich działań na siłowni typu CrossFit. Aczkolwiek im jestem starszy treningowo i może trochę bardziej dojrzały tak już mentalnie, wydaje mi się, że nie ma co krytykować innych, czy to ze względu na to, że wykonują jakieś ćwiczenia, czy to ze względu na to, że na przykład nie są silni, czy wykonują źle ćwiczenia. Po prostu każdy robi coś swojego i nie wszyscy muszą trenować na wolnych ciężarach, czy mieć zajawkę na powerlifting. Niektórzy mogą robić crossfit, czy nawet jogę. No jeśli facet robi jogę, no trudno. Najważniejsze jest to, żeby nie zamykać się i tak iść głucho, odrzucając wszystkie rzeczy, które naszym zdaniem są bez sensu, tylko trzeba spróbować, bo może odrzucając te wszystkie rzeczy, które naszym zdaniem są bez sensu, odrzucimy coś, co zmieniłoby nasz trening i wpłynęło na to, że będzie nam się trenowało lepiej. Co do odszkodowań, ale my im dróg nie zniszczyliśmy, a oni całą Polskę wyburzyli i wymordowali całą naszą elitę. Nie porównuj tego, duży minus. Ten komentarz się odnosi do tego, że powiedziałem, że płacimy za autostrady, bo domagamy się odszkodowań od Niemców. Tu może od razu powiem, że trochę niefortunnie to zabrzmiało. Oczywiście nie jestem przeciwny temu, że żądamy odszkodowań od Niemców za wojnę, bo na pewno ponieśliśmy ogromne straty, które do tej pory nie zostały wyrównane, ale obecnie mamy taką ciekawą sytuację, w której my domagamy się odszkodowań od Niemców za szkody przez wojnę wyrządzone, a Rosjanie z kolei prowadzą działania militarne, które mają symulować atak nuklearny na Polskę, także co z tego wyniknie, nie wiem, może nie będę komentował, bo faktycznie na polityce się nie znam, raczej staram się nie śledzić tego, żeby sobie nie zaśmiecać głowy. Trzeba było jej założyć dwie piątki na sztangę, żeby mięśnie poczuły ciężar. Jak nie ma czucia, albo jak nie spinasz, to machasz bez celu. Tutaj komentarz sugeruje, żeby Sylwia podnosiła dużo mniej, żeby założyła dwie piątki i pewnie wykonała powtórzenia dużo wolniej. No cóż, jestem zdania, że ciężar, no, może nie tyle musi być ciężki, tylko musisz ty mieć kontrolę nad ciężarem i tylko te dobre powtórzenia przekładają się na budowanie siły, czy tam masy, ale też bez przegięcia w drugą stronę, no nie ma co oczekiwać, że machając sztangą, która waży, nie wiem, 30 czy tam 50 kilo jako facet, jako kobieta, no to tam wychodzi, nie wiem, 30 czy tam 20 kilo. Jak machasz samą sztangą i bawisz się w czucie mięśniowe, no to raczej w kilka pierwszych miesięcy możesz osiągnąć jakieś wyniki, ale potem no nie ma bata. No trzeba zwiększyć trochę obciążenie i robić progresję, żeby cokolwiek się działo. Takiego jestem zdania. Jeśli masz inne, oczywiście masz prawo, jeśli czujesz się dobrze i odnotowujesz w ten sposób jakieś tam rezultaty, jakiś progres, no to spoko. Kuba, a ja dalej czekam, kiedy wskakujesz na matę MMA. Na pewno nie wykluczam, że kiedyś tam sobie wskoczę na matę, żeby działo się coś innego, żeby nie tylko siłownia, staram się, mówię, różnicować aktywności fizyczne, czy to basen, rower, albo jakieś, nie wiem, trampoliny. Ostatnio rozmawiałem nawet o tym, bo tutaj jak przyjechałem do Lublina, to kilka osób mnie poznało, o dziwo, więc miałem okazję sobie porozmawiać z osobami, które są zainteresowane sportem. Street workout jest czymś, co wiem, że spróbuję, jak już będę trochę starszy. Pracuje się tylko z własną masą ciała i jest to taka siła bardzo funkcjonalna. Jeśli mówimy o takich sportach typu właśnie sztuki walki, no to też na pewno jest to inny rodzaj siły. Wytrzymałość bardziej tutaj wchodzi w grę i na pewno technika, więc też z chęcią bym tego spróbował, ale
pewnie muszę poznać kogoś, kto jest tym zajarany, żeby też mnie z tym zaraził i wtedy pewnie jakoś to pójdzie. Dzięki Ci, Kuba, za to, co robisz, jak podchodzisz do życia, treningu, jedzenia, że nie próbujesz nikogo nawracać, przekonywać do swoich racji, narzucać komuś swoje poglądy, a przede wszystkim, że nie mówisz negatywnie o innych kanałach na YouTubie, tylko robisz swoje. Bardzo dziękuję za ten komentarz i za wiele, wiele innych pozytywnych, które otrzymuję od Was. Ogólnie pochwalam, jeśli ktoś potrafi napisać coś miłego, a nie tylko negatywne rzeczy. Sam staram się to praktykować może bardziej w życiu codziennym, bo jednak mówienie miłych rzeczy do ludzi, które są szczere oczywiście, nic na siłę, zauważam, że dzięki temu mamy lepsze relacje z ludźmi i nasz świat jest taki bardziej pozytywny. A chyba w takim świecie lepiej się żyje. Czy planuję zakup jakiegoś auta? No nie bardzo planuję, bo tak jak już tam odpisywałem, w Warszawie raczej samochodu się nie opłaca mieć. Mieszkam niedaleko od pracy, a w miejscu mojej pracy nie ma za bardzo gdzie zaparkować auta. A mogę sobie kupić bilet miesięczny i mieć całą komunikację w Warszawie za friko, więc to się bardziej opłaca. A jeśli chodzi o jakieś inwestycje, no to te środki wolne, które mi zostają, to część z nich przeznaczam sobie na zakup sprzętu tutaj, na YouTube'a. No a taką większą inwestycją myślę, że będzie mieszkanie, ale to za jakiś czas. Rób filmy codziennie, proszę. Może nie codziennie, ale tak 3 razy w tygodniu wydaje mi się, że byłaby to optymalna ilość. Ale też musicie mi wierzyć, że ciężko jest pogodzić pracę z siłownią i jeszcze, żeby nagrywać filmy. Czasem jest brak motywacji, jak dostaniesz jakiś cięższy komentarz. Tutaj oczywiście żartuję. Czasem można wpaść w taką monotonię. Może mój kanał trochę się zatrzymał, może straciłem trochę zapał do tego wszystkiego, ale ostatnio to odzyskałem, na pewno. Kilka fajnych rzeczy do końca tego roku na kanale się pojawi, także śledźcie. Myślałem też, żeby dobić do 30 tysięcy subskrypcji do końca roku, żeby sobie postawić jakiś taki cel. I postaram się to osiągnąć, myślę, że jest to realny cel, osiągalny, bo tak jak mówię, ostatnio się trochę zatrzymałem, a nie jest to dobre, nie ma co stać w takiej stagnacji, tylko trzeba iść cały czas do przodu. Trzeba. Dobra, także tyle z pytań, bo wybrałem sobie takie losowe, nie robiłem żadnego posta, w którym można było zadawać pytania. Jeśli macie jakieś pytania, które chcielibyście zadać, to napiszcie tutaj w komentarzach. To jak będę robił następny film, to na pewno zajrzę tutaj, więc nie zostaniecie pominięci. A póki co, żegnam się, zapraszam na Facebooka, Instagrama i do następnego filmu. I szerokość.